Marszałek, szanowna pani poseł, rzeczywiście ja już wspomniałem o tych sprawach dotyczących relacji pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w tej części dotyczącej uzyskiwania odpowiednich zgód i właściwa decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji linii kolejowej została uzyskana w październiku 2011 roku, więc stosunkowo niedawno. Ona po różnych odwołaniach uprawomocniła się 18 stycznia 2012 roku. Nie ukrywam, że konsorcjum firm projektowych wykonujących projekt nie dotrzymało również terminów usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej w pierwszym wyznaczonym przez organ administracji terminie i stąd to wszystko się przeciąga. No ale zakładam, że ten okres najgorszy, bo samo ustalenie relacji pomiędzy Krajowym Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej a PKP i wymagało zaangażowania bezpośrednio i ministra wtedy infrastruktury i ministra środowiska, tak żeby na poziomie już bezpośrednio rządowym uzgodnić, że w Polsce może się zdarzyć tak, że z różnych innych przyczyn niż tylko dotyczących budowy linii kolejowych, ktoś będzie chciał przebudowywać albo budować nową linię. W tym przypadku to wynika z obowiązku przełożenia linii kolejowej, która po prostu znajduje się w czasie zbiornika, czyli w miejscu zalewania. I stąd to zaangażowanie RZGW, ale to też nikt wcześniej w prawie nie przewidział tego typu rozwiązania i musieliśmy szukać takich rozwiązań, które pozwolą na to, żeby skutecznie proces załatwić. I to powoduje opóźnienia i dużą troskę z naszej strony, ale tak jak powiedziałem, staramy się być optymistami i patrzeć na tą inwestycję w kategoriach takich, że ona zostanie zrealizowana do końca 2013, a to jest tak naprawdę ten termin, gdzie założyliśmy, że wszystkie zadania dotyczące zbiornika Świnna Poręba będą zrealizowane, a mamy na to zabezpieczone pieniądze i nie mamy takiego strachu, że kończy się rok budżetowy i pieniądze przepadają, bo tutaj jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jest określona kwota zarezerwowana, najwyżej ona będzie odpowiednio później w całości wykorzystana. Natomiast co do tej części dotyczącej różnego rodzaju zobowiązań społecznych i oczekiwań samorządów. Ja starałem się tak delikatnie powiedzieć, że sporo już się zdarzyło. Sporo się zdarzyło, bo na przestrzeni lat łączne nakłady wydane przez rząd na zaspokojenie oczekiwań społeczności lokalnej sięgają blisko 70 milionów złotych, więc to są już ogromne pieniądze i tam całe mnóstwo rzeczy zrealizowanych i zrealizowano mniej lub bardziej potrzebnych, takich choćby, to traktuję jako potrzebne, choć nie mające zupełnie związku ze zbiornikiem, jak dworzec w Wadowicach. Niekoniecznie potrzebne było przejście pod torami, po których chyba pociągi już nawet nie jeżdżą. No ale to też zrealizowano na przestrzeni czasu. Zbudowano na przykład obiekt pod dom dziecka, w którym nie ma już domu dziecka i nikt dzisiaj nie ma absolutnie planów uruchamiania domu dziecka, bo przepisy się też po drodze zmieniły. Ale budynek jest, my ten budynek przekazaliśmy bodajże na rzecz starostwa powiatowego, nie pamiętam, ale chyba na rzecz starostwa powiatowego, no takiego na cele użyteczności publicznej, bo on nam do niczego nie jest potrzebny. Natomiast zbudowaliśmy niezależny mechanizm finansowania inwestycji, które dotyczą oczyszczania ścieków i gminy mogą aplikować i starać się o pieniądze między innymi na budowę oczyszczalni przydomowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale nie będzie to zadanie realizowane bezpośrednio przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, dlatego że od 1990 roku w Polsce mamy jasno określone zadania władzy publicznej. Samorząd terytorialny odpowiada akurat za fragment dotyczący oczyszczania ścieków komunalnych. Te wszystkie umowy, o których mówię, zostały podpisane przed i zobowiązania przed 1990 rokiem i w związku z tym dzisiaj nie może samorząd mówić, że on rząd czeka, że rząd coś tam zrobi. Ma zbudowany mechanizm, złożą aplikację samorządowcy, mają szansę otrzymać dofinansowania. Jeżeli nie złożą, to tych pieniędzy nie będzie. Dziękuję bardzo.